Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj piątek, wieczór, zaraz będzie Harry Potter, co mega mnie cieszy. Zaraz idę się myć, bierzemy czyperki i będziemy sobie oglądać. Natomiast chciałabym powiedzieć ogólnie, jakie mamy plany na jutrzejszy dzień, bo ten vlog będzie głównie z jutra. Mianowicie, pierwsze co, zaliczamy śniadanko w Łodzi. Śniadanko będzie w kafe przy ulicy, czyli to jest w ogóle chyba taka słynna na Łódźca. W kafe przy ulicy, jutro będzie śniadanko. I jutro jest misja szukania mebli na taras. Chcielibyśmy w tym roku zadbać o nasz taras. Nasz taras jest spory, ponieważ ma 20 metrów. Przeolbrzymi, to nie jest standardowy balkonik w bloku. I mamy w planach kupić jakiś zestaw wypoczynkowy, parasol i grilla. Parasol w internecie mam upatrzony, więc na to aż tak bardzo nie patrzę, chyba że znajdziemy po prostu coś super fajnego w sklepie. To, żeby nie zamawiać, to weźmiemy. I plan na ten taras jest taki, że mamy 4 łącznie krzeczki. Mamy taki stolik z 2 krzesłami, ale to po prostu było najtańsze, co znaleźliśmy rok temu, żeby po prostu cokolwiek było na tym tarasie. Mamy też doniczki, też chciałabym tam jakieś kwiatki powsadzać. No po prostu bierzemy się mocno za ten taras. I w ten weekend jeździmy, szukamy rzeczy na taras. Myślę, że raczej nic nie kupimy. Myślę, że na pewno nic nie kupimy. Tylko chodzi o takie zaznajomienie się, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Może już taki stricte wybór czegoś konkretnego, żeby w maju już pojechać i tylko kupić. Więc jutro turnę po sklepach. Na pewno zaliczymy Castoramy, na pewno zaliczymy Obi, na pewno zaliczymy Lerle Merle. I na pewno jutro też musimy podjechać do Ikei, bo trzeba kupić jakieś tam pojemniki do domu. I w planach jeszcze mamy oszołom. W oszołomie chcemy tylko tak naprawdę popatrzeć jakieś fajne rzeczy, których nie ma w Biedronce, do której jeździmy na co dzień. I jeżeli coś nam padnie w oko, to sobie po prostu weźmiemy. I tak jest plan, więc mam nadzieję, że spodoba wam się ten vlog. Ja zaraz nagrywam dla was buty, moje zamówienie z butami. Zaraz jeszcze wam pokażę paznokcie, bo wróciłam dzisiaj z paznokci. Mam piękne, nowe, wiosenne paznokcie. Ja to w ogóle, słuchajcie, już wiosenne, buty też wiosenne, paznokcie wiosenne. Trzeba jeszcze tylko szafę wymienić na wiosenną wersję i ja już jestem gotowa. Zrobiłam dość spore zamówienie z butami. Naprawdę dość spore, bo mam tutaj 7 par. W ogóle nawet nie liczyłam, czy mi wszystko przyszło. I od razu na swoje usprawiedliwienie powiem to, że ja zamawiam dużo par butów, ale one są tanie, bo ja jednak wolę mieć większy wybór butów niż po prostu jedne, a droższe. No wolę jednak przebierać w tych butach, niż po prostu mieć lepsze, a droższe. Chociaż uważam, że te, co mi przyszły, są naprawdę super. Ja zamawiałam ze stronki Royal Fashion i to nie jest pierwszy raz, jak ja zamawiałam z tej stronki. Myślę, że spokojnie 90 par butów, jakie mam, to właśnie są z tej stronki i ja wam bardzo ją polecam, ponieważ często zamawiałam też na Dizzy czy René. I mam wrażenie, że czasami znajdziecie dokładnie te same modele na Royal Fashion, tylko że połowę taniej nawet, więc polecam wam zajrzeć, bo naprawdę mają fajne buty. Też kiedyś coś reklamowałam i było bezproblemowe. I od razu powiem, ja w dziesiątkach myślę. Myślę, że jeszcze do setki nie doszłam, ale w dziesiątkach na spokojnie przeszłam par butów z nimi. I raz mi się trafiło, że wysłali mi buty z zepsutym zamkiem. Ale naprawdę, tu mam 7 par i ja mniej więcej jak robię zamówienie tam, to właśnie gdzieś na okolicach 7 par. A tych zamówień miałam na pewno dużo, ponieważ ja jeszcze chyba w liceum na pewno tam zamawiałam, czy w gimnazjum. W gimnazjum jeszcze mogłam z René po prostu zamawiać, ale Royal Fashion naprawdę superanckie są. Tam buciki. I co? Przechodzimy. Może zaczniemy najpierw od sportowych, bo tutaj nie ma co się rozwodzić. Zwykłe, czarne, takie z siateczki po prostu są te buty. Z dość twardą podeszwą. Ja mam dość podobne, takie szarawe i one są superanckie. Są takie z siateczki, takie... jak się mówi na takie cichobiegi? Chyba tak. No po prostu są superanckie, jak na przykład Wiktor chce mnie gdzieś na wyjeździe przytyrać,
to bardzo fajne, chociaż są czarne, ale właśnie ja nie miałam żadnych takich czarnych sportowych butów, więc wreszcie mam. I no zwykłe po prostu klasyki. Natomiast też z takiej siateczki zamówiłam. W moim zdaniem wyglądzie trochę easy, przypominają. Takie beżowo-kremowe z... Nie wiem, czy to widać, kurczę. O, widać, ze storczykami. Boże, storczykami. To nie jest storczyk. Co to jest? Stokrotka! O, ze stokrotką. Są moim zdaniem po prostu przepiękne. W ogóle one są ciężkie. W sensie nie spodziewałam się, że będą tak ciężkie jak są. To jest w ogóle mój makijaż. Wyświecam się już. Ale to jest, słuchajcie, mój makijaż, który robiłam o 6:00. A jest w 11:30 chyba jakoś. I bez żadnych poprawek. Naprawdę. Więc buty są przepiękne. Też są właśnie takie z siateczki z myślą o wakacjach, żeby sobie w nich dużo pochodzić. O, jeszcze są ten papier. Tylko to, co mi się średnio podoba, to właśnie ta siateczka, bo jak widzicie, ona prześwituje. I mi się nie podoba pod tym względem, że skarpetka będzie po prostu w niej widać. Więc albo jakieś białe, czy nawet biała, no nie wiem. Po prostu o tym mówiłem, bo może komuś się to nie spodobać. Czy to dla mnie jest jakimś wielkim problemem? Myślę, że nie. Jeszcze raz powiem, są przepiękne. Dobra, i przechodzimy do jeszcze bardziej wiosenno-letnich butów. Pierwsze to są klapunie. Nie miałam żadnych takich ładnych, eleganckich klapeczek do sukieneczki na plaży i tak dalej, więc ja jestem mega nimi zajarana. I w ogóle zdziwiło mnie to, że mają tutaj taką napięte poduszeczkę, więc to też mnie bardzo cieszy. Przymierzałam, są piękne i w ogóle bardzo się bałam tego, że na szeroką stopę będą słabe. Ja mam szeroką stopę i większość takich klapeczek po prostu nie uciska, nie mieszczę się w nich, a są jak najbardziej git, więc bardzo się z tego cieszę. Następne to są takie baletki w takim kolorze brudnego różu. Kurde, ciężko mi jest pokazać przez to słońce, że jest tak brzydko i ustawione. No wiecie, to jest taki po prostu delikatny, taki brudny róż. Są przepiękne. Tutaj mają taki, jak to powiedzieć, paseczek. Jest tutaj paseczek. I te buty też są w ogóle bardzo, bardzo przyjemne. Skóra w ogóle, bałam się troszeczkę też tego, że mogą to być buty obcierające, ale jak pierwszy raz je założyłam, to nie. One mają bardzo taką mięciusią skórkę i mam wrażenie, że ta skórka będzie pracowała po prostu. I fajne jest też to, że tutaj w środku ma poduszeczkę właśnie też, żeby było mięciusia w stópkę, więc superanckie. No są moim zdaniem przepiękne. I też bardzo fajne buty, czarne mokasyny. One mają, one w ogóle chyba są z tej samej marki, ponieważ też mają taką samą mięciusią skórkę. Też mają to fajne takie, zobaczę, że są z tej samej marki. A, nie wiem. Nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Też mają te takie w środku wyprofilowanie na stopę, więc superanckie są. Bardzo piękne, bardzo eleganckie mokasynki. No, przepiękne. Naprawdę przepiękne. I tak jak na przykład Wiktorowi się za bardzo mokasyny nie podobają, tak temu się podobają. Ja wiedziałam, że on nie ma wyobraźni. Widzisz, Wiktor, mówiłam, że ty nie masz wyobraźni. No, ja wiem lepiej. Dzieci inaczej wyglądają. Już. Dobra. Następne klasyki to czarne sandałeczki na takim delikatnym słupku. W sensie delikatnym słupku. Słupek jest porządny, ale chodzi mi, że nie są na wysokim słupku. Bardzo fajne, też chciałam coś takiego, żeby sobie w lato do pracy pośmigać w takich butach i w nich wytrzymać naprawdę cały dzień. Więc myślę, że obcas też jest superanski, jeżeli chodzi o takie wytrzymanie na cały dzień. Piękne, klasyczki, bosko. I ostatnia para to, nie wiem, czy to nazwać sandałkami, skoro mają zakryte palce, ale coś w podobie sandałek, czółenek, też na słupku, też na niskim słupku, bo też z myślą o pracy. W dwóch kolorach, dwa klasyki, będzie w czym wybierać. I to tak naprawdę wszystko. Może jeszcze ceny powiem, jeżeli znajdę zamówienie. Dobrze, i teraz tak, jeżeli chodzi o ceny. Czarne mokasyny kosztowały 40 zł bez grosza. Czarne sportowe buciki też 40 zł bez grosza.
Te ze 100-krotką 40 zł i 50 groszy. Czarne sandałeczki były za 75 zł. Klapeczki 25 zł. Beżowe członka 70 zł. I te różowe buciki za 30. Więc naprawdę za 7 par butów mi wyszło 320 zł. Więc dla mnie to w ogóle jest jakiś kosmos. Tak jak mówię, bardzo polecam sprawdzić. Może wam coś wpadnie w oko. W ten sposób wyglądają moje paznokcie. Nie wiem, jak to lepiej pokazać. Taki fioletowo-różowy kolor z 100-krotkami. Przynajmniej moim zdaniem to 100-krotki. Przepiękne. Naprawdę. Boże, tak letnia się ubrałam, jest tak cudnie. No pięknie. Jest przepięknie, naprawdę. Słuchajcie, ja nie pamiętam takiej pogody, żeby w Polsce nie było ani jednej chmurki. Boże, jest tak pięknie, jest tak cudownie. 18 stopni jest przed 10. Pięknie. Matko, no przecudownie. Przecież ten vlog to pójdzie nie wiadomo kiedy, to już może będzie 25 stopni. No tak, ale na idealny dzień na zakupki. Cały dzień. Ale tak, może... do 17 z hakiem. Może tak, bo na 18 mam dzisiaj urodziny u przyjaciółki, więc dlatego wzięłam rzeczy od razu, żeby się poprawić i od razu, żeby Wiktor mnie zawiózł. Ja mam spotkanie biznesowe z padem od konsoli wieczorem. Nie ma Sary, która cię będzie marudziła. Tak. Kochani, jak coś, to ci wyjęłam zmywarkę, więc wypadałoby też tam ułożyć, bo wczoraj chyba nic nie było wkładane do tej zmywarki. No to chyba właśnie rzeczy jeszcze sprzed 2 dni w ogóle. No nie, no, no mogą być, niektóre mogą być, ale... Ale myślę, Wiktorku, że po śniadanku pierwsze co pojedziemy do Oszołoma. Co ty na to? No i właśnie nie wiem, czy w ogóle jechać do tego Oszołoma. No wiesz co? No bo on nam zajmie dużo czasu i tak się, jak mamy jechać do tej IKEA, myślisz, że zdążymy? Nie wiem. No właśnie, bardziej chodzi mi o tę IKEA, co nie? Bo tutaj to jest wszystko dookoła komina, a boję się o tę IKEA, że tak. Ona jest tak daleko. Nie wiem, no nie, no nie wiem po prostu, czy do tej IKEA zdążymy. No ale z drugiej strony, jak mamy coś kupić Pawłowi, to nie wiem, gdzie indziej mamy mu kupić. No tak. Chyba, że w tej IKEA rzeczywiście. No ale pięknie, rzeczywiście, żadnej chmurki nie ma, kompletnie. Wiaterku też nie ma. Zazwyczaj było tak, ostatnio, przez ostatnie parę miesięcy, że albo był wiatr, ale było słońce, no i w miarę ciepło, ale był wiatr, który obniżał tę temperaturę. Albo było tak, że padał deszcz, wiał wiatr i w ogóle było najgorzej. Albo no generalnie coś było z jednej rzeczy nie tak, czyli albo nie było słońca, albo był wiatr, albo była temperatura zła i się jest wszystko fantastyczne. Ale dzisiaj dobrze wyglądasz. Ty też. Jeszcze lepiej.